Drodzy Państwo, a my łączymy się z Egiptem. Są tam aktywistki klimatyczne, polskie aktywistki klimatyczne, Wiktoria Jędroszkowiak i Dominika Losota. Cześć dziewczyny, dzień dobry, witam Was serdecznie. Cześć, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję bardzo, że jesteście z nami. Oczywiście, gdy wczoraj umawialiśmy się na rozmowę, chcieliśmy rozmawiać przede wszystkim o tym, co się dzieje na szczycie. Chciałem Was prosić o to, żebyście nas poinformowały o najnowszych pomysłach, które padają podczas szczytu klimatycznego, o Wasze także rozmowy i za moment do tego wrócę. Natomiast chciałem Was zapytać o to, co się wydarzyło wczoraj. Czy to jest dyskutowane, czy temat tych wstrząsających informacji, tej tragedii, która wydarzyła się wczoraj w Polsce, dwaj polscy obywatele zginęli. Oczywiście te szczegóły nie są jeszcze jasne, ale wszyscy rozumiemy, że do tej sytuacji nie doszłoby, gdyby nie inwazja zbrodniczego reżimu Władimira Putina, a wy równocześnie jako aktywistki bardzo często podkreślacie paliwa kopalne, inwestowanie w paliwa kopalne, w węgiel także przyczynił się do tego, co wydarzyło się 24 lutego, o tym, że pewne działania polityków no właściwie sponsorowały rosyjski reżim. Tak, dokładnie. Myślę, że to, co powiedziałeś o tym, że bez względu na to, skąd ta bomba pochodziła, to wciąż jest wina Rosji, jest bardzo ważne i myślę, że o tym musimy pamiętać i przypominać. I bardzo ważne, że tak o tym mówimy już od początku, bo nawet jeśli to był ukraiński pocisk, to ten ukraiński pocisk nie zostałby wystrzelony, gdyby nie to, że reżim Putina faktycznie zaatakował Ukrainę. I że atakuje Ukrainę każdego dnia i zabija naszych znajomych w Ukrainie, mając pieniądze na bomby, mając pieniądze na całą machinę wojenną z paliw kopalnych i też my na to zwracamy uwagę od pierwszego dnia tego już pełnoskalowego ataku Rosji na Ukrainę, bo prawie połowa budżetu Rosji przed wojną to były pieniądze z gazu, ropy i węgla. No i oczywiście wiadomo, po wprowadzeniu wszystkich sankcji, które teraz obowiązują przez Unię Europejską, przez Stany Zjednoczone, przez Wielką Brytanię, te paliwa kopalne to jest o wiele większy procent w rosyjskim budżecie i też słyszymy od wielu ekspertów, że ta wojna nie mogłaby być kontynuowana w taki sposób, gdyby nie to, że Unia Europejska i inne kraje globalnej północy czy zachodu płacą Rosji wciąż za paliwa kopalne. I to, co my wczoraj zrobiłyśmy, myślę, że też jakoś trochę pokazuje w takiej soczewce to, że tutaj na tym szczycie klimatycznym jesteśmy w Egipcie, więc w kraju, w którym nie sankcjonował Rosji, kraju, który jest pełen Rosjan na ulicach i też na korytarzach spotykamy się niestety z lobbystami, z Gazpromu chociażby. I ta delegacja rosyjska jest tutaj ogromna. Wczoraj odbyło się pierwsze wydarzenie publiczne organizowane przez Rosję, które ja z Dominiką i z naszymi koleżankami z Ukrainy przerwałyśmy, bo uważam, że nie może być tak, że kraj, który zabija, który jest zbrodniczym reżimem zabijają i terrorystycznie, nie wiem, doprowadzającym do śmierci tylu osób w kraju, który zupełnie nie jest na to nie zasługiwał nigdy, że musimy to przyjmować, nie możemy wysłuchać. To Wiktoria, pozwól, że pokażemy naszym widzom pewne wideo, które dotyczy właśnie tych waszych reakcji. Zobaczmy to wideo i za moment też poproszę Dominikę o komentarz i jej odczucia. Jesteście zbrodniarzami. Takie okrzyki popłynęły wczoraj. Odpowiadacie za śmierć ukraińskich obywateli. Odpowiadacie za śmierć Ukraińców. Dominika, wytłumacz proszę, opowiedz nam o szerszym kontekście tego, co zobaczyliśmy przed chwilą.
No to było rzeczywiście pierwsze wydarzenie, na którym byli ministrowie Federacji Rosyjskiej, bo dotychczas przez ostatnie miesiące wiadomo było, że ta izolacja Rosji była bardzo silna i też Rosjanie po prostu się chowali tam, gdzie mogli. Wiedzieli, że na wszelkich międzynarodowych konferencjach będą po prostu publicznie krytykowani za swoje zbrodnie wojenne. Natomiast tutaj w Egipcie, w kraju, który jest dyktaturą, który jest państwem niedemokratycznym, który jest bardzo podobny, bardzo podobnie traktuje swoich obywateli, ale też podobnie traktuje generalnie wszelkie kwestie praw człowieka, czy kwestie paliw kopalnych i dokonywania różnych inwazji czy konfliktów. No tutaj Rosjanie czują się bezpieczni i też dlatego właśnie ci oficjali, ci ministrowie zdecydowali się zrobić ten panel. Natomiast dla nas, jako osób, które po prostu rozumieją skalę tej brutalności, to jest nieakceptowalne, żeby w ogóle taka delegacja i cała ta reprezentacja rządowa miała tutaj jakąkolwiek rację bytu, jakąkolwiek obecność. Stąd też razem z naszymi ukraińskimi aktywistkami, znajomymi, byliśmy na tym panelu, który się zaczynał i de facto kilka minut po jego rozpoczęciu wstałyśmy i doprowadziłyśmy do takiego zawieszenia tego panelu. Zostałyśmy potem wyprowadzone, zabrano nam banery. Jedna z naszych ukraińskich właśnie aktywistek została pozbawiona akredytacji i nie może być na tym szczycie. Póki co nie wiemy, czy to się zmieni. No, co pokazuje, że w takich miejscach jak to na tym szczycie klimatycznym póki co osoby, które mają bezpośredni związek z tą machiną wojenną Putina, mogą sobie się świetnie bawić, mogą sobie negocjować, podpisywać nowe deale na paliwa kopalne i chodzić, że tak powiem, niepociągnięci do odpowiedzialności przez te oficjalne międzynarodowe struktury. To dla mnie bardzo przykre, ale tym bardziej, że tak powiem, podkreśla ważność i potrzebę tego, żebyśmy robiły to, co robimy, bo gdyby nie to, to ci ludzie mogliby tam sobie siedzieć, opowiedzieć, oni chcieli mówić o tym, jak bardzo Rosja przyczynia się do działania na rzecz klimatu. No przecież to jest jakiś kompletny absurd. Myślę, że ten absurd to właśnie musimy tutaj w tym miejscu kolautować. Wiktoria, Dominika, szacunek za to, co robicie, także za ten protest bardzo mocny i bardzo potrzebny, także ważny w obliczu tego, czym żyjemy my teraz w Polsce, w obliczu tego, co wydarzyło się wczoraj, w obliczu śmierci dwóch polskich obywateli. Zgadzamy się, powtarzamy to, winnym tego, co wydarzyło się, zbrodniczy reżim Władimira Putina, niezależnie od szczegółowych okoliczności tej sprawy. Powiedzcie proszę, bo ten oczywiście temat zdominował, dosłownie mamy półtorej minutki. Chciałem was zapytać, czy na tym etapie szczytu klimatycznego, ale czy w ogóle macie w sobie optymizm dotyczący przyszłości? Pytam oczywiście w kontekście, Dominika, twojej wymiany z prezydentem Andrzejem Dudą, ale także drugi z najważniejszych polskich polityków, Jarosław Kaczyński, właściwie wydaje się nie być pewny takich kwestii związanych z kryzysem klimatycznym czy z globalnym ociepleniem. Zdaje się to prezes na swoich co weekendowych spotkaniach w tej chwili podważać. Czy jest w was optymizm, że to przebudzenie nastąpi? Myślę, że optymistycznie jest dużo powiedziane. Na pewno jest poczucie tego, że jest jeszcze wiele do zrobienia i jest jeszcze dużo walki przed nami, ale ktoś tą walkę i tą pracę musi wykonywać. I jeśli tych osób i tak nie ma dużo, jeśli jesteśmy na szczycie klimatycznym, na którym drugą największą delegacją jest delegacja lobbystów z koncernów energetycznych, lobbystów, którzy tutaj przekonują negocjatorów do tego, by wciąż inwestować w gaz, w ropę i w węgiel. Mimo tego, że ja zastanawiam się i dzisiaj też sobie zadawałam takie pytanie rano, co jeszcze musimy zobaczyć i czy naprawdę na przykład bomba na terenie NATO nie wystarczy, by zrozumieć, że źródło tej wojny, czyli paliwa kopalne, muszą zostać odcięte. I ile jeszcze musimy takich absurdalnych sytuacji i takich tragedii, takich skandalów właśnie wynikających z naszego oparcia na paliwach kopalnych, musimy doświadczyć, żeby w końcu się od nich odciąć. I wydaje mi się, że to jest bardzo wyraźny sygnał też dla światowych liderów tutaj, ale też dla polskich rządzących. I to bardzo ważny moment, w którym możemy w końcu powiedzieć sobie enough is enough, dość po prostu tego, że dajemy się uwikłać w koncerny energetyczne, które zarabiają na naszych kryzysach, które doprowadzają do sytuacji, że nie mamy bezpiecznej energii, które doprowadzają do sytuacji, w której ludzie giną i również giną ludzie w Polsce. Tak, ja bym jeszcze dodała tylko to, że myślę, że dla mnie ten szczyt pokazuje, że w tym momencie nikt z nas nie jest bezpieczny, bo politycy, którzy mają nam służyć, mają zapewniać nam bezpieczeństwo, dealują z dyktatorami, przyjeżdżają tutaj, piją szampana, wylatują do domu, nie traktują kryzysów jakichkolwiek poważnie. Więc tak długo jak to ma miejsce, tak długo jak opieramy naszą gospodarkę na brutalnych paliwach kopalnych, jak pozwalamy naszym politykom po prostu być tak bardzo ignoranckimi wobec tych kryzysów, tak nie możemy liczyć na bezpieczną przyszłość. Myślę, że to musi być wyraźne i bardzo silny alarm dla nas wszystkich.
Wiktoria Jędroszkowiak i Dominika Lasota, aktywistki klimatyczne przebywające właśnie na szczycie klimatycznym w Egipcie, były naszymi gośćmi, gościniami. Bardzo wam serdecznie dziękuję, że byłyście. Dzisiaj profesor Paweł Kowal mówił w naszym programie o tym, że każdy, właściwie każdy, niezależnie od tego, czym się w życiu zajmuje, nosi w sobie pewną odpowiedzialność informowania świata o tym, co się dzieje i o tym, do czego doprowadził reżim Władimira Putina. Ten filmik, który wypuściliście, i to wasze zachowanie jest chyba najlepszą emanacją tych słów w dzisiejszego programu profesora Pawła Kowala. Wiktoria, Dominika, dzięki serdeczne, wszystkiego dobrego. Dzięki.